Spółka PKS Łuków przy wsparciu właściciela, czyli zarządu powiatu łukowskiego, zakupiła kolejny nowy autokar. PKS w Łukowie jest spółką prowadzoną przez powiat łukowski, a zatem między innymi wykorzystujemy powierzchnie reklamowe na autobusach, żeby promować przede wszystkim to, co mamy dobre, z czego jesteśmy dumni. Promujemy naszego noblistę Henryka Sienkiewicza na wielu busach, autobusach, ale też mamy już drugi autobus dedykowany dla zespołu pieśni i tańca ziemi łukowskiej. To, że to jest nasza duma, to chyba nie ulega najmniejszej wątpliwości. Chciałbym Państwu zaprezentować nowo pozyskany autobus. Kolejny autobus VDL, tym razem nie z dekoracjami związanymi z Henrykiem Sienkiewiczem, ale z łukowiakami, którymi też możemy się szczycić nie tylko w naszym powiecie i kraju, ale również za granicą. Ten autobus to pojazd z 57 miejscami. Jest autobusem nowoczesnym, dobrze wyposażonym. Może jeździć bez problemu po całej Europie. Ten autobus jest pozyskany w formie leasingu operacyjnego z pomocą Starostwa Powiatowego w Łukowie. Transport publiczny jest oczkiem w głowie naszego powiatu i co roku w naszym budżecie są duże środki wspierające naszą spółkę PKS Łuków. W ubiegłym roku to było 500 000, znaczy 1 000 000 złotych, w poprzednim jeszcze podobna kwota. W tym roku jest nieco mniej, ale robimy duże opracowanie na temat zrównoważonego transportu w naszym powiecie, opracowanie około 200 000 złotych właśnie na rzecz naszej spółki. W każdym razie, jak możemy, wspieramy, bo transport publiczny jest, że tak powiem, niezbędny dla tak zwanego dobrego funkcjonowania powiatu. Dbamy o ekologię, dbamy o ludzi. Spółka PKS w Łukowie, jako nieliczna na polskim rynku, można nawet powiedzieć, dobrze sobie radzi. To jest kwestia dobrej współpracy zarządu powiatu z prezesem, ze spółką, której życzymy wszystkiego najlepszego. To nie jest tylko promocja łukowiaków, to jest promocja powiatu łukowskiego. Dzisiaj zespół łukowiacy stał się taką wizytówką naszego powiatu. Jest już rozpoznawalną marką nie tylko w kraju, ale i za granicą. Zbiera pozytywne recenzje, pozytywne opinie, jest dobrze odbierany. Widzimy, ile osób przychodzi na ich koncerty, gdzie grają łukowiacy swojemu miastu. Tłumy, pełna sala, okazuje się, że i salę trzeba rozbudowywać, ale to jest dobra inicjatywa po flocie autokarów sienkiewiczowskich. Prezes, zresztą i powiat łukowski, wchodzi tak jakby w kolejne segmenty. To jest promocja naszych zespołów ludowych. Mamy sygnały, że niektóre kluby sportowe chcą się reklamować. Już pytają prezesa, kiedy będzie następny zakup, bo oczywiście każdy potencjalny reklamodawca chce mieć fajny, nowy, nowoczesny autokar i tam zamieszczać swoje reklamy. Ja przede wszystkim pragnę podziękować panu prezesowi PKS SA, panu Tomaszowi Madoniowi, jak również władzom powiatu, zarządowi powiatu na czele z panem starostą Dariuszem Szóstkiem, bo to jego inicjatywa za to właśnie, że jest tak nasz zespół promowany, wspierany na co dzień, ale myślę, że warto, bo to są setki młodzieży, które jak tylko mogą najpiękniej starają się przedstawiać naszą ziemię łukowską i Łuków na scenach wielu krajów, wielu miast w Polsce i za granicą. To jest super pomysł, że po drogach nie tylko powiatu łukowskiego, ale naszego kraju, a i Europy będzie jeździł taki oto nowy autobus z wizerunkiem naszej wspaniałej młodzieży z zespołu pieśni i tańca łukowiacy. Ale nie tylko nowymi zakupami zajmuje się łukowski PKS. Pracownicy tej firmy ze stacji obsługi przygotowali właśnie nie lada gratkę dla miłośników starych aut.
Chciałbym jeszcze przedstawić przy okazji autobus, który rewitalizowaliśmy. To niejako wpisuje się w pewien okres dziesięcioletni mojej obecności w PKS-ie. Ilustruje to pewną przemianę, od jakich autobusów zaczęliśmy, do czego doszliśmy. Jest to powód do dumy, że flota w ciągu tych ostatnich 10 lat bardzo znacznie została unowocześniona, zmieniona. Ten autobus rewitalizowany będzie nie tylko pamiątką, ale również będzie służył do takich sentymentalnych podróży, do których ludzie w pewnym wieku bardzo chętnie wracają. Autobus, który rewitalizowaliśmy, to H9. Jest to autobus z naszej floty. Pewnie trafiłby na złom, na przysłowiowe żyletki. Uznaliśmy jednak, że powinien taki autobus zostać. Jesteśmy poważną firmą i powinniśmy również pamiętać o korzeniach, od czego zaczynaliśmy. Autobus został przez naszych fachowców od samego początku przygotowany, odtworzony maksymalnie do wersji oryginalnej, pierwotnej. Aby przeżyć sentymentalną podróż w przeszłość, H9, można ją wynająć. Wystarczy zadzwonić na numer 25 798 26 46.